Drodzy Państwo, wreszcie w prognozach na horyzoncie pojawia się długo oczekiwany deszcz. Padać będzie w nocy z wtorku na środę. Tymczasem sprawdźmy, co przyniosą najbliższe godziny. Małgorzata Rumszek, oto szczegóły prognozy. Pogoda nad Polską powoli się zmienia. Słaby wyż, który do tej pory kształtował pogodę nad środkową Europą, słabnie i odsuwa się nad Morze Czarne. Nasz region natomiast pozostaje na skraju płytkiego niżu z frontami z centrum nad południową Norwegią. Ten niż powoli przesuwa się na wschód i jutro po południu spodziewany jest nad Łotwą i w tym samym czasie nad północną Polskę dotrze chłodny front. Z południowego zachodu napływa przejściowo dość suche i ciepłe powietrze zwrotnikowe. Najbliższa noc będzie pochmurna, powieje słaby wiatr. Temperatura od 9 do maksymalnie 11 stopni w okolicach Kwidzyna. Ciśnienie w Gdańsku wynosi 1008 hektopaskali i spada. Jutro do południa chmur będzie jeszcze niewiele, ale po południu od północnego zachodu chmur będzie przybywać. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Będzie ciepło od 13 do nawet 20 stopni na południu naszego regionu. Ciśnienie zacznie się wahać na Bałtyku. Wiatr południowy do południowo-zachodniego wiać będzie z prędkością do 4 stopni w skali Beauforta. Jutro południowo-zachodni skręcający na zachodni będzie nieco silniejszy do 5 stopni. Dziękuję za uwagę, życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.